Siemano, witam na kanale. Dzisiaj zajmiemy się takim zaworem trójdrożnym, przełączeniowym. Bo trzeba iść do przodu z montażem tego mojego boilera. Ogólnie tak się boiler prezentuje. Pianka z żółkła i powiedzmy otulina wychodzi na jakieś 3-4 cm. No i ogólnie dzisiaj miałem się brać za podpinanie go, bo dzisiaj pogoda trochę w kratkę. No akurat teraz wyszło słoneczko, bo za chwilę padało. I sam raz moment na podpięcie boilera, spuszczenie wody, znaczy się glikolu z heatpipe'ów. Ale pojechałem do lokalnego sklepu, hurtowni, miejsca, w którym nie widać cen. Zrobiłem sobie listę, ogólnie zrobiłem sobie schemat, wypisałem, co mi trzeba będzie jeszcze do tego i teoretycznie nie dostałem nic, praktycznie też nic. Zapytałem się o pierwszą pozycję, nie było, więc wiedzą, że tam ceny są dla Kowalskiego, który chodzi z ulicy, kosmiczne. Zamówiłem wszystko przez neta i z tym trzeba będzie się wstrzymać. Dlatego bierzemy się za ten zawór. Podłączymy sobie go, zobaczę jak on będzie działał z takim sterownikiem. Spróbujemy umówić, gdzie on będzie. No tak jak na schemacie będzie tutaj. Tylko muszę zobaczyć, jak z tymi przełączami, w którą stronę one będą. Tu gdzieś była strzałka, o tu. No ale jak tu jest strzałka, to akurat jest zamknięte. Podłączymy pod napięcie, zobaczymy, które są przepływowe, który jest cały czas przepływowy. I trochę się tym pobawimy. Dobra, mam to wstępnie przygotowane. A teraz tak, ten zawór ma 3 przewody. Ponoć te 2 są sygnałowe. Więc zepniemy to tak w tym sterowniku. Jest ten taki sterownik, najczęściej nie używam. Te 2 piny są po prostu stykowe. Więc tu to zmostkujemy. Zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, mam już to spięte. Tutaj tak jak mówiłem. I teraz tak, włączamy ten sterownik. Włączył się. Dobra. Ustawimy w nim temperaturę, powiedzmy 30. O, jest akurat 30. Dobra. Teraz tak. Są te 3 jakby podejścia. Nie wiem dlaczego tu jest strzałka w tą stronę, jak tu na tym podejściu jest zamknięte. Zaraz go włączymy i zobaczymy, jak to będzie działać. Tam to w miarę tu gdzieś blisko, koło siebie, żeby można było zobaczyć, jak się przełącza ten. O, może tak. Bierzemy czujnik do ręki i zobaczymy, jak to będzie działać. Rozgrzejemy do 30. Słychać, jedzie. Dobra, przełączył się, tu jest zamknięty, a tu ma wylot. Jest przystrzał, tak? Dobra. Zostawimy. Przełożę nawet do czegoś zimnego, żeby będę szybko się ochłodził. No, wiesz. Teraz będzie 1 stopień. Jak tu jeszcze spadnie. Powinien zacząć się przełączać. Jedź. No i dobra, działa.
Dobra, teraz posiłkując się moim schematem, pokażę Wam, gdzie to będę chciał zastosować i ogólnie, gdzie to można zastosować. Czyli tak, teraz mam to podpięte w ten sposób, czyli leci prosto do bufora. To jest takie wspomaganie z pipe'ów tego ogrzewania bufora, w ogóle nie umiętego boilera. Teraz będę chciał tutaj przerobić, jak na schemacie, puścić najpierw na boiler, powiedzmy boiler złapie 60 stopni, albo nie, puścić najpierw na boiler, boiler będzie grzany i dlatego ten zawór tu musi być, żeby puszczał bezpośrednio z powrotem na heatpipe. Gdy ten boiler na przykład złapie 60 stopni, przełącza ten zawór i puszcza to na bufor. Ochrona przeciwko nadmiernym przegrzewaniu się, bo prawdopodobnie ten boiler, co mam, on ma 140 litrów. Te moje 21, te moje dwa razy 22 rury bardzo szybko raczej powinien sobie z nim poradzić. Tu będzie woda, ciepła woda użytkowa, a nadwyżka pójdzie na bufor. Jest to coś na zasadzie dużego i małego obiegu w samochodzie. Jeszcze sobie zerkniemy do niego. Czyli tak, bardziej ten jest zawsze przepływowy z tego podejścia. Tu na strzałce jest w tą stronę. Nie wiem. Czyli tak, ten będzie główny. Tu podepnę heatpipy i później zależnie od sterowania, jak się podłączę, tu mam oznaczenie, że jeden to jest do grzania, drugi do chłodzenia, czyli powiedzmy powyżej tych 60 i poniżej, z tego będę puszczał na boiler, a powiedzmy z tego później przełączymy na bufor. Podsumowując, taki zestawik może mieć różnorakie zastosowanie. Ja znalazłem go w swoim pomyśle, w swoim projekcie. Tylko czekać na to, aż przyjdą części i brać się za podłączenie. Nie wiem, ile ludzi, tyle pomysłów, można to podpiąć, jakoś u siebie podłączyć, gdy ktoś ma jakieś różne źródła ciepła i po prostu musi je rozgraniczyć. Ja już myślę nad jeszcze jednym takim zaworem, tylko po prostu zwykłym, odcinającym, bo mam dwa boilery, no będę miał dwa boilery i w dwóch będzie, powiedzmy, ciepła woda. I teraz w zależności, w którym będzie ta ciepła woda, z tego będziemy korzystać. Po prostu odcinając dopływ wody do niego, będzie tylko jakby pchana woda na ten, w którym jest ciepła woda. A taki jeszcze malutki teścik, szybko zobaczymy. Złapię te 30. Słychać, jak pracuje. To podejście jest wciąż jakby otwarte, więc to będzie moje zasilanie. Ja już kończę. Zapraszam do subskrybowania, komentowania. Może ktoś ma jakiś pomysł jeszcze, co mógłbym dodać w moim projekcie, a by się to sprawdziło, także jestem ciekawy. I co, na razie kończę i czekam na części i do następnego.